Cześć. Jako DBA zazwyczaj mamy dostęp do bazy danych. Możemy ją zatrzymywać, zmieniać konfigurację i uruchamiać. To wystarczy, żeby zresetować hasło superużytkownika. Bardzo ważne jest to, kto ma dostęp do katalogu z danymi. Mało tego, jeśli ktoś robi kopie zapasowe. Całej bazy, włącznie ze schematami systemowymi, przy pomocy jakiegoś narzędzia typu MySQL Dump, to zaszyfrowane wersje haseł są zapisywane zwykłym tekstem. Dobry DBA zabezpiecza również kopie zapasowe i nie zostawia ich na serwerze z flagą odczytu dla każdego użytkownika. Dobrą zasadą jest nie schematów systemowych użytkownikom bazodanowym używanym przez klientów lub aplikacje. Każdy taki użytkownik może spojrzeć na zaszyfrowane wersje haseł. Takich zasad jest bardzo dużo, ale zabezpieczanie bazy nie jest tematem tego filmu. Co jeśli chcemy poznać hasło? Ale nie chcemy niczego zmieniać czy ingerować w działającą bazę danych. Ten poradnik pokazuje tylko przykładową metodę próby złamania prostego hasła dla dwóch najpopularniejszych algorytmów szyfrowania wykorzystywanych w bazie MySQL. Łamanie haszy, czyli haseł zaszyfrowanych i przekształconych w pewien standardowy format. W warunkach domowych ma sens wyłącznie jeśli użyte hasła są proste. Obecnie Oracle stara się wymuszać używanie komponentu Password Validation, ale w praktyce ciągle zdarza się, że bazy danych są bardzo słabo zabezpieczone. No to zaczynamy. Jesteśmy już zalogowani do bazy danych MySQL. Utwórzmy dwóch różnych użytkowników przy użyciu dwóch różnych pluginów szyfrujących. Pierwszego użytkownika nazwiemy dba sha1. Do szyfrowania hasła użyjemy wtyczki MySQL Native Password. Jest to wtyczka, która jest obecna w MySQL od wersji 4.1. Opiera ona swoje szyfrowanie o algorytm sha1. Więcej detali za chwilkę. Używam celowo krótkiego i łatwego hasła, żeby nie marnować czasu na jego łamanie w tym filmie. Drugi użytkownik będzie nazywać się dbasha 2 Do szyfrowania jego hasła użyjemy wtyczki caching sha2 password. Ta wtyczka jest używana domyślnie w najnowszych MySQL serii 8. Wbiera ona swoje szyfrowanie o algorytm SH2. Wyświetlmy wpisy w tabeli user i zobaczmy jak MySQL przechowuje tam hasła. Widzimy dwa wpisy użytkownik DBASH1 ma hasło zapisane już w formacie standardowym. Jest to pełnoprawny hash, którego możemy użyć. Nie jest ważne, jak długie hasło nadamy użytkownikowi. Wszystkie hasze będą miały ten sam format. Użytkownik DBASH2, jak widzimy, hasło ma zapisane w formacie takim surowym. Konsola miała problem z wyświetleniem poszczególnych bajtów, dlatego nasz zapis trochę się rozjechał. Pomówmy trochę o formacie pierwszego hasła: tego starszego, mniej bezpiecznego. Jak MySQL tworzy taki hash? Reguła jest stosunkowo prosta. Hash składa się z gwiazdki na pierwszym miejscu, a dalszy ciąg znaków to użycie kilku wbudowanych funkcji. Najpierw szyfrujemy nasze hasło funkcją SHA1, a potem zamieniamy uzyskany ciąg znaków przy pomocy funkcji unhex. Funkcja bierze uzyskany string i parami przekształca cyfry z formy szesnastkowej na znaki. Następnie ponownie szyfruje tą samą funkcją i zamienia wszystkie litery na wielkie od cały format hasła Widzimy, że oba hasze są identyczne. Dużym minusem jest to, że dane hasło zawsze będzie miało identyczny hash. Wystarczy używać tej funkcji tak długo, aż uzyskamy identyczny hash i w ten sposób odnajdziemy szukane hasło. Zapiszmy sobie właściwy hash potrzebny do narzędzia, którego użyjemy później. Pozbywamy się gwiazdki funkcją subs.str. To wszystko, czego potrzebujemy. Pomówmy trochę o drugim haśle. Nie będziemy go analizować aż tak szczegółowo. Widzimy, że hasło nie jest zapisane w formacie par cyfr szesnastkowych, czyli bajtów jak pierwsze hasło. Musimy zatem zamienić te wszystkie znaczki na jakiś czytelny standard. Przygotujmy zatem odpowiedni format hasła do narzędzia, którego użyjemy później. Pierwszy człon, którego potrzebujemy, to dolar MySQL. Użyjemy funkcji CONCAT do zlepienia wszystkiego w całość. Potem doklejamy pierwsze 6 znaków. $a oznacza algorytm, a w tym przypadku SHA256. $005 oznacza ilość rotacji hasha. Dalej zamieniamy resztę znaków na format szesnastkowy. Pierwsze 21 bajtów to tak zwany SOLT, czyli sól. W szyfrowaniu salt ma za zadanie modyfikować szyfrowanie, żeby jedno i to samo hasło zawsze miało inny ciąg znaków po szyfrowaniu. Rozdzielmy tę naszą sól od zaszyfrowanego hasła gwiazdką. Insert w MySQL umożliwia wstawienie ciągu znaków pomiędzy inny ciąg znaków. Wystarczy za stringiem podać pozycję, długość i drugi string. W ten sposób otrzymujemy hash, które możemy sobie zapisać. Przejdźmy teraz na nasz komputer domowy z dobrą kartą graficzną, które posłuży nam załamać haseł. Równie dobrze możemy wykorzystać farmę serwerów lub chmurę. Łamanie haszy to temat rzeka. Tutaj użyjemy tylko podstawowych funkcji. Jesteśmy zalogowani do standardowego PC z Windows 10. Sprawdźmy, co mamy w katalogu. Są to dwa pliki z naszymi haszami, które pozyskaliśmy przed chwilą. Mamy też pobraną paczkę binariów najnowszej wersji narzędzia do odzyskiwania haseł hashcat. Rozpakowujemy binaria używając 7zip. Kopiujemy dla wygody nasze pliki z haszami do rozpakowanego katalogu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Uruchamiamy narzędzie w trybie pomocy. Zobaczmy jego możliwości. Sprawdźmy, co tak naprawdę potrzebujemy. Przewijamy na górę. Mamy format składni. Standardowy hashcat, potem opcje, potem może być plik z haszami, a na końcu opcjonalnie słownik lub używana maska. Nas interesuje kilka parametrów. Myślnik A to tryb ataku na hash. Myślnik M to rodzaj hasza. Aplikacja może łamać masę różnych formatów haszy z różnych systemów i aplikacji. Ciekawą funkcją jest też myślnik i. Akurat teraz wiemy, ile liter ma hasło, ale gdybyśmy chcieli ustawić szukanie haseł pomiędzy 4 a 6 znaków, automatycznie możemy to ustawić w jednej komendzie. Następnie mamy rodzaje haszy. Pierwsza kolumna to kod potrzebny do uruchomienia haszkata. Druga kolumna to opis hasha, a trzecia to kategoria. Znaleźliśmy kategorię serwerów bazodanowych. Możemy na przykład łamać hasła PostgreSQL, Oracle czy MSSQL, ale nas interesuje w tej chwili MySQL. Zapamiętujemy dwa kody. 7401 dla SHA256 oraz kod 300 dla MySQL Native Password. Ważny jest też rodzaj ataku. W tym przypadku użyjemy prostego ataku typu Brute Force. Zatem zapiszmy odpowiednią komendę. Myślnik M300, bo będziemy łamać najpierw SH1. Myślnik A3, czyli Brute Force. Inkrementy są opcjonalne, w tym przypadku niepotrzebne, ale dla celów szkoleniowych możecie sobie zobaczyć składnię dla innych haseł. Następnie nazwa pliku z haszem i maska. Możliwości ustawiania masek jest dużo. Znak zapytania plus litera oznacza zakres używanych znaków. Użyliśmy litery A, która oznacza wszystkie możliwe znaki. Użyliśmy maski w komendzie sześciokrotnie dla każdej litery hasła. Aplikacja sama stara się wykryć sprzęt, którym dysponujemy. No i po niecałej sekundzie mamy hasło. Cztery znaki to żadne wyzwanie dla tego rodzaju szyfrowania. Zobaczmy, czy tak samo pójdzie z drugim haszem. Zamieniamy kod na 7401 i nazwę plików. Reszta bez zmian. Wciskając S uzyskujemy status. Tutaj nie jest tak łatwo. Użycie soli bardzo komplikuje szyfrowanie. Czas sprawdzenia wszystkich kombinacji dla czterech znaków to aż 10 minut. Możemy podejrzeć też aktualnych kandydatów na hasło. W każdej chwili możemy podejrzeć sobie aktualnie przetwarzaną maskę i ilość liter. Wydajność platformy jest określona na 125 kHz na sekundę, czyli jest sprawdzanych 125 tysięcy możliwości haseł w każdej sekundzie. I jest nasze hasło. Łamanie tego hasła tym razem zajęło prawie 3 minuty. Pobawmy się teraz trochę maską. Wiemy, że nasze hasło nie zawiera znaków specjalnych. Zobaczmy, jak przyspieszy to szukanie hasła, jeśli użyjemy w ataku tylko liter i cyfr. Myślnik 1 oznacza szablon, w którym określamy litery LUD, czyli małe litery, duże i cyfry. Zamieniamy literę A na nasz szablon numer 1. No tak, hashcat skończył od razu, bo wszystkie wyniki zapisuję też w pliku pod file. Usuniemy ten plik i wymusimy ponownie szukanie hasła. Odpalamy ponownie. I spodziewany czas sprawdzenia wszystkich kombinacji czteroznakowych to tylko niecałe dwie minuty. Zmiana sposobu łamania hasła jest kluczowa dla czasu, w którym je uzyskujemy. Na koniec zobaczmy jak hashcat przechowuje wyniki łamania haseł. To tyle. Dzięki za uwagę.